MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Witam wszystkich widzowie. Niespodzianka. Długo, bardzo długo niewidziany Kamil Łaszczyk. Siema. Cześć, witam się. Ta. Kamil, zanim przejdziemy pewnie do kwintesencji freak fightów, do dymów, to ja bym chciał się spytać o aspekty zdrowotne, bo ja przeczytałem takie niepokojące informacje, że tobie groził paraliż i utrata mowy. No mogło takie coś być, no przez to, że byłem, tak jak mówię, na tym masażu, nie wiedziałem, że mi ten płyn mózgowy wypływa gdzieś tam do pośladka. No i co, w czwartek miałem masaż, w piątek miałem sparring, nie wiedziałem. Na drugi dzień w sumie obudziłem się, już lekko bolała mi głowa. Mhm. Nie wiedziałem z jakiej to przyczyny tak naprawdę. No ale że lekko bolała, no to nieraz boksowałem z gorączką 40 parę stopni i walczyłem i wygrywałem, tak? No tutaj zrobiłem sparring, może głupio, że gdzieś tam nie posłuchałem gdzieś tam siebie, że a dobra, odpuszczę. No ale takim sportowcem jestem, że no, to nie jest dla mnie wymówką, lekka boląca głowa, no to było nic tak naprawdę. No i co, zrobiłem sparring, no i zrobił się krwiak. No i musiała być przerwa, no ja, że mam tam dwie dziury w głowie, no to musiała być dłuższa przerwa, nie mogłem sparować, nie sparowałem już. No długo nie sparowałem, ostatnio teraz zrobiłem takie sparingi, ale z dziewczynami, tak żeby zobaczyć, czy wszystko jest okej, okay, jak reaguje na ciosy. No jest wszystko okej, okay, już się nie mogę doczekać kolejnej walki tak naprawdę. Przez co masz te dziury w głowie? No przez tego właśnie krwiaka, że trzeba było go wyssać po prostu, bo już był za duży i nie można było tego robić jakoś tam lekami, tylko aha, trzeba po prostu go wyssać jakby, nie? Okej, okay. Drenem czy jak coś. Ale to powiedz mi, to wtedy, kurczę, taka lampka się zapaliła, co? Jednak takie, wiesz, operacje w głowie, na głowie, no to no są mega niebezpieczne. No nie ukrywam, że to była taka pierwsza taka kontuzja, gdzie wiadomo, miałem zerwanego Achillesa, jednego, drugiego miałem bark, ale no tutaj była taka kontuzja, że no ja od 7 miesięcy tak naprawdę z nikim nie sparowałem, nie mogłem, bo mi nie pozwolili. Jedynie teraz zacząłem, wróciłem, coś tam się bawię, sparuję, sparowałem z dziewczynami, żeby jednak no, lekko zaczynać. No jasne. Wiadomo, się muszę to wzmacniać głowę. Mam swojego fizjo, który mi tam pokazał mi robić takie jakby no, jakbym pre-kark trenował, więc no robię to, no i nie mogę się czekać na najbliższe walki, no, bo już no, długa przerwa, więc nosi już mnie w domu, nie ukrywam, że tak bym chciał pierdolić tej frejeriemu, że to jest masakra. Jakby ja mogę na dzień dzisiejszy, jestem w stanie z nim zawalczyć za darmo, tylko dawajcie mi go kurwa w stójce, tego kurwa zleję. Jeszcze oprócz tego mojego menadżera, który mnie zaczął tak jechać przez telefon, że ogólnie no, przepraszam, ja walkę wygrałem, to ja powinienem też jakieś warunki, powinienem jakieś postawić, a nie, że co chcę, jak, co jak. Mówiłem od samego początku, że nie będę walczył w MMA, bo walczyłem z nim w MMA i wygrałem. I teraz albo stójka, albo nic. Ja wychodzę z tego, że on coś tam krzyczał, bo mi ludzie wysyłają, że może ze mną walczyć boksersko i miał walczyć ze mną boksersko. Tylko czemu kurwa nie powiedział, że miał walczyć ze mną boksersko, a ja miałem mieć jedną ręką przywiązaną do jaj. Bo nie ma jaj na to, żeby walczyć dwoma rękoma. Z gościem, który 60 kilo waży. Ile teraz waży, serio? 62. 63 kilo najwięcej, no jeszcze jakbym teraz zaczął trenować. Jadł co chciał, to już w ogóle, co? No nie, już nie, ja już nie chcę, już, bo przytyłem bardzo dużo, nie ukrywam, że to była pierwsza w życiu, to ważyłem tyle, prawie 70 kilo, 69 kilo, wiadomo, tam ważyłem w nim, będę ważył więcej, ale no nie ukrywam, że miałem też, stanąłem w ubraniu, bo mówię, to 77 nie robię, więc stanąłem w ubraniu, no a tak jak mówię, no, że i ten gościu, a to jest dla mnie gościu, którego no, jak słyszę w ogóle o nim, to już mi się włącza scyzoryk. Jakbym mógł, to bym go normalnie był tu na ulicy, mógł wpierdolić z chęcią, za darmo. Nie chciałbym pieniędzy, za darmo mógł wpierdolić za to, że jest człowiekiem takim, jak jest, a jest złym człowiekiem. On mówi, że ja jestem złym człowiekiem, ale on jest złym człowiekiem. To on jest kurwą, jednym słowem. I dla mnie ten typ nie ma zasad, nie ma jaj i powinien być wszędzie bity. I taka jest prawda. Druga rzecz, on mówi samo to do siebie, jakim jest człowiekiem, skoro chodzi z dwoma gorylami ze sobą. Przepraszam, jeżeli możesz, znam dużo ludzi za sobą. A Mateusz chodzi z kimś, co? No, ja chyba nigdy nie widziałem, żeby z kimś chodził. Ja widziałem, że z tatą wiem, że zawsze chodzi menadżerem i z ochroną. I takim ziomkiem jednym. No i z ochroną. I z ochroną. Więc no, jak on ma, to tylko mówi samo do siebie, skoro chodzi z ochroną, to ma też musi mieć za uszami. Albo po prostu się boi, bo ktoś może mu wpierdolić za to, co wyprawiał paręnaście lat temu, tak? Ja dużo rzeczy wiem, dużo ludzi mi pisało, nie chcę tego wyciągać dalej, bo uważam, że to nie powinno być na miejscu, że jako sportowcem nie powinienem wciągać jakichś jego brudów i w ogóle. No ale
też nie mam tego na dużo rzeczy dowodów, no bo nie mam, ale no skoro piszą mi kilka osób, mi pisze coś podobnego, no to chyba coś w tym musi być. Wiesz jak to jest, Kamil, ludzie to piszą różne rzeczy, ale pogadajmy o was, no nie? Pogadajmy o faktach. Faktem jest to, że jakaś propozycja była, tak? Walki z Amadeuszem, opowiedz coś więcej. No propozycja była, walki, no ja ogólnie mówiłem od samego początku, że tylko i wyłącznie stójka, no bo ja chcę mu wpierdolić, bo ja inaczej nie umiem tego nazwać. Chcę mu po prostu wpierdolić, chcę, żeby wręcz zakończyć mu kurwa karierę w tych frikach. Jak dostanę z nim walkę, to zrobię wszystko, żeby go kurwa tak zlać, żeby nigdy w życiu już nie chciał walczyć. Czy to będzie, byłoby K1, czy nie wiem, boks, bo on mówi, że może w boksie, bo tak krzyczy, że może w boksie, no to je, nawet jutro jestem w stanie wyjść i go pierdolnąć, z wielką chęcią. Słuchaj, a tak czysto ambicjonalnie, walka w boksie, ty trenujesz nie wiem ile, 20 lat? No. To... Dlatego ja mówiłem, ale to on sam krzyczy i sam mówi, że on miał ze mną walczyć w boksie. Tylko zapomniał powiedzieć o tym, że ja miałem mieć jedną ręką przywiązaną do jaj. Ja ogólnie z niego. Czyli to chodzi o ten pas, co ostatnio walczył Szeliga z Natanem, tak? Tak, a ja się na to nie godziłem, no okay. Bo przepraszam, no ja nie jestem pierdolnięty, ja nie będę przyjmował ciosów w ryjem. No. Ja dużo rzeczy rozumiem, że to są freaky w ogóle, ale to jest gościu, który waży 80 kilo. Ja boksuję 57 kilo. Będę ważył 63 kilo, ja nie mam ochoty już robić wagi do góry, bo mi się nie chce tego zbijać później, no bo troszeczkę czasu mi zajęło, żeby to zrzucić, tak naprawdę, więc nie chce mi się. Jeżeli on ma takie jaja, jak on mówi, że jak jego menadżer mi wypisuje, że on ma takie jaja i że on może ten, to ja mogę z nim walczyć nad jutro, kurwa, na podwórku, za darmo mogę mu wpierdolić za darmo, niech przyjedzie podo mnie pod dom i niech pokaże te jaja, które ma im, które jego menadżer mówi, że ma takie jaja. Jak dla mnie to on te jaja już dawno zostawił w Tajlandii, w buzi tego pana, z którym się tam spotykał. I taka jest prawda. Ale powiem ci, ty teraz jesteś bardziej cięty na Amadeusza niż wcześniej. No jestem, no bo dla mnie to jest gościu bez zasad i dla mnie on powinien być bity, on powinien nie być w ogóle w internecie, on powinien być po prostu lany wszędzie i taka jest prawda. I ja nie zmienię tego zdania, mogą na mnie być źli wodarze, że tak w ogóle mówię. Ale jak mam być szczery, no ja we mnie coś tam pękło, ja mam w dupie to, czy ja zarobię, czy nie zarobię, czy zawalczę, czy nie zawalczę. Nie zawalczę, to nie zawalczę. Ja nie umrę, ja dam sobie radę w życiu, tak? Mhm. Wiadomo, przydadzą się pieniądze, tak? No ale szanujmy się, tak? Ja nie będę robił wszystko pod tą pałę, kurwa, dentą, taka jest prawda. Nie będę robił wszystko pod tą pałę dentą, bo kim on jest, kurwa? No, skoro ja wygrałem pierwszą walkę, to powinienem ja dawać jakieś warunki, tak? Czy nie? Czy jak to wygląda, że ja to mam... To są friki, mordo, ja tutaj rozumiem, jest... To, ja wiem, że to są friki, ja to potrafię zrozumieć. Ja byłem w stanie się zgodzić na walkę, że walczę jedną ręką i drugą ręką miałem się bronić. Mhm. Ja się na to zgodziłem, ale to, że on tak krzyczy i tak gada, teraz mam to w dupie, że chce się kurwa bić, chcesz, Amadeuszku, ty kurwa pajacu, denty, chcesz się bić, to zapraszam cię, dwie ręce, ty masz dwie ręce. Jak chcesz, to możesz kurwa kopać, możemy robić w K1, żeby to nie było w boksie, w mojej dyscyplinie. Jak chcesz, to chodź, pokaż te kurwa jaja, które mówi twój menadżer, że masz, które ty mówisz, że masz, ale ja myślę, że te jaja to są kurwa no wielkości bakterii, kurwa, no nie ma ich. Wy przecież mieliście podpisany rewanż w K1, tak, no czy tak, nie? No było podpisane, niby, że jak ja przegram. No tak. Że jak przegram, no to przepraszam, no kurwa, no ale skoro wygrałem, no to tym bardziej powinno być, kurwa, pokaż, to on powinien sam jako kurwa pseudosportowiec, freak, który ma jakąś dumę i ma jakieś jaja, no powinien, to nie, dobra, przegrałem z nim, dobra, wejdę z nim w tym K1, tak, jak już była mowa, to sam powinien mieć, no ale on nie ma jaj, no jak mam to inaczej nazwać, nie ma jaj, ten gościu, zamiast przy porodzie mu odciąć, powinny to odcięli mu jaja, no bo inaczej go nie nazwę. Kamil, a o co chodziło z tym dopłacaniem do walki? O co chodziło? No jego menadżer powiedział, że żeby ja będę walczył jedną ręką, to oni mogą dopłacić jakąś tam kwotę, nie? No to... Wy tam mówiliście chyba 50 koła, tak? Tak, no ja powiedział, ja się na to zgodziłem, tylko że ja nie chciałem mieć jedną rękę przy brodzie, żebym mógł się bronić, bo nie jestem idiotą. No. To jest gościu, który jest na wpierdalany sterydami, waży 80 parę kilo, ja boksuję 50 kilo, to niech wyskoczy, nie wiem, do Mariusza Wacha. I zobaczymy, czy wyskoczy do Mariusza Wacha. Jedynie co, to zrobi kleksa pod siebie i nic więcej, no taka jest prawda, no, ja nie umiem tego nazwać. Dla mnie ten gościu, to tak mnie wkurwia, jak w ogóle słyszę, ogólnie już staram się w ogóle nie wrzucać, nie patrzeć, ja go nie obserwuję, on mnie obserwuje, ja wiem, że mnie obserwuje, bo mi to wiele się wskaże. Ale no, ale na storkę odpowiedziałeś ostatnio, no to musiałeś skądś to wiedzieć. No ludzie mi wysyłają tego pajaca, no tak jak mówię, ludzie mi wysyłają tego pajaca, no bo ludzie wiedzą, że to jest zwykła pała, która dużo krzyczy, taka, no tak jak mówię, jeszcze raz powtórzę, krowa, która dużo muczy, a mało mleka daje, no to chcesz się bić, no to się bij. Chodź, wyjdziemy, ja mogę wyjść z nim na ulicy, mogę wyjść z nim jutro, pojutrze, za darmo.
Wyjdę za normalnego. Takich rzeczy nie robimy. I mu mogę wielką wpierdolić. Oduczyć go, kurwa, skaczania, pyskania i gadania w ogóle cokolwiek. O, ja go z chęcią oduczę tego. Ja, wiesz co, mam wrażenie, że gdybyś teraz przyszedł i byłaby wasza druga walka, to zupełnie to by inaczej wyglądało też na tym dookoła wszystkim, co jest, co jest dookoła walki, bo wiesz, bo są te programy, są te konferencje, już ty się trochę tego nauczyłeś. Myślę, że tak, na pewno byłoby troszeczkę inaczej, no to, ale tak jak mówię, ja do tego gościa nie mam szacunku, nie będę miał szacunku, mam do każdego sportowca, do którego wchodziłem do ringu, za każdym razem miałem, do każdego sportowca miałem szacunek, a do tej szmaty nie będę miał szacunku, bo to jest zwykła szmata i nie zmienię zdania. I jak ktoś mógł do mnie mówić, że jestem zły, taki, siaki, owaki, wisił to. Kamil, ty sobie sam teraz negocjujesz pojedynek? Ja sam negocjowałem, tak, sam negocjowałem, sam rozmawiałem. Chciałem, żeby mój menadżer. No właśnie, bo twoim menadżerem był Mateusz Borek, tak? Czy nie? Nie, mój menadżer, to jest mój promotor. To jest promotor od boksu. Okay. I on tak naprawdę powinien się zajmować tylko boksem. No ale ja ze swojego względu powiedziałem, że dam mu jakiś tam procent za to, że mi pomaga i że walczę. No ale tak jak mówię, no też nie walczę, nie boksuję i zaczynam już to po prostu wkurwiać. No właśnie, trzeba mieć co włożyć też do garnka, jak to się mówi, no a jak nie ma walk, to też nie ma pieniędzy, no nie? No na szczęście mam ludzi, którzy mi pomagają, mam jakiś tam sponsorów, którzy mi pomagają i sobie jakoś na pewno dam radę. Jak nie będę boksował, no to też sobie dam radę. Ja jestem chłopakiem, który ma wiele w ręce i nic nie będzie robił. On będzie siedział i myślał, kurde, co się dzieje? Jak nie będzie tego, jak nie będzie ten, ja jestem w stanie też wziąć i iść do pracy, taka jest prawda, tak? I już mnie zaczyna irytować ta polityka w boksie, to co tam się dzieje w tym, bo to jest dużo polityki, to jest mało sportu, wiadomo, jest też wielki sport, bo jest wielu świetnych pięściarzy, których ja oglądam i będę oglądał pewnie do końca życia. No ale no, ten sport jest niszczony przez po prostu politykę, przez ludzi, którzy kurwa mają dużo pieniędzy. Dlaczego boksuje gościu, który ma 24 walki o mistrzostwo świata, 3 porażki, a nie walczy Łaszczyk, który ma 32 walki i nie żadne porażki? No to jest dziwne. No ja wiem, jak to wygląda. Po chuj brać Łaszczyka, jak mogę wziąć kogoś słabszego i walczyć i zarabiać no, dalej pieniądze. No tak to wygląda, to jest polityka, to jest jeden wielki biznes. No i tak to działa. Ale to co, to chodzi o to, żeby zawsze ten mistrz wygrywał i jemu się dobiera przeciwników? No w jakiś sposób na pewno tak. No tak? Że to on, chyba że ma wyznaczone przez federację zawodnika, no to wtedy musi zawalczyć, czy chce, czy nie. No ale jak nie ma wyznaczone, no to... Rozumiem, nie, no ja mówię, ja na boksie za bardzo się nie znam, ale z tego, co nawet przed chwilą nagrywałem wywiad z Arturem Gwoździem, on też mówił, no tam jest dużo takiego tego kunktatorstwa, no nie? Kamil, a co byś powiedział na rewanż w MMA? Wyskoczyłbyś drugi raz? Nie ma takiej opcji, bo mi się nie chce tyć, nie będę tyć, mam to w dupie. Nie będę tył, bo mi się nie chce. Ja już zrzucałem, można powiedzieć, tą wagę, którą przytyłem, zrzucałem 7 miesięcy. Ja pierwszy raz w życiu, do dzisiaj mam tkankę tłuszczową, nie mogę zrzucić tkanki tłuszczowej z brzucha, więc tylko i wyłącznie stójka. Jeżeli nie chcę, nie ma jaj, to tak jak mówię, no to niech sobie znajdzie innego zawodnika jakiegoś. I tyle. No. Słuchaj, ta ostatnia walka też chyba pokazała, że nawet ci zawodnicy, którzy mają jakieś tam małe doświadczenie w tych zapasach, jest z nimi problem, no nie? No jest, jest. Inaczej, no, ja mogę co powiedzieć o Mateuszowi. On nie umie nic, bo taka jest prawda, nie umie, ale jest silny. No jakbym wpierdalał to, co on wpierdala, to pewnie też był taki, był silny. Jest silny, no ale on nic nie umie. On nic nie umie. Trenując 3-4 lata MMA, ja sobie nie wyobrażam, żebym walczył 4 lata w MMA i ja mnie jakbym był na dosiadzie, to bym chłopa wypuścił. Nie zrobił nic. No bo nie zrobił nic. Ja nawet celnego ciosu nie stałem na głowę. Wszystko przechodziło przez moją, obok mnie. No to, przepraszam, no jaki to zawodnik. Jeszcze mu tlenu zabrakło. No to przecież wiedział, że będzie walczył ze sportowcem, który, no będzie wiadomo, że będzie miał tlen. No to, czekaj, no jakie on ma podejście do kura, treningu, do wszystkiego. No to dla mnie to jest przyklas, kurwa. No inaczej nie umiem nazwać. Słuchaj, jakie są szanse, że zawalczycie w maju? Trzeba zapytać tego, który ma takie wielkie jaja. A których nie ma jak na tak naprawdę. Bo Mateusz teraz chyba wyleciał do Stanów, no nie? Niech trenuje w Stanach, gdzie chce. Będzie 18, a inaczej. Ja na dzień dzisiejszy jestem w stanie zadzwonić do mnie za 2 dni, walczy z Amaduszem. Ja wchodzę i go biję. Ja nie wiem, że jestem w stanie go najebać bez treningu. Bo on nie umie się bić, taka jest prawda. No on jest jedynie tylko co to jest silny. I to mogę mu przyznać, że jest silny. Ale gdyby siła miała znaczenie w świecie, tak naprawdę w naszym świecie, to nie... Tygrys byłby królem dżungli, tylko słoń. Więc co z tego, że jest silny? No?
to tylko to. Powiedziałeś tygrys, dobrze, bo dużo ludzi mówi, że dżungla, no to tygrys, bo dużo też ludzi mówi lew, no nie? Tak. Kamil, no to tak finalnie co, ty byś po prostu chciał, żeby była to formuła bokserska? Może być Kairn. Ty jedną rękę, tak? Może być Kairn. Ale co z tą ręką? Nie ma już jednej ręki. Teraz jak chce się kurwa bić, jest taki, ma takie jaja, jak to mówi jego menadżer, to ja mam dwie ręce, on ma dwie ręce. Ja ważę, boksuję 50, będzie chciał, to zrobię nawet wagę do 57 kilo. Niech pokaże te jaja, niech waży se 100, dobije do 200, to nawet do 200. Niech pokaże te jaja, bo jak mam być szczery, ja już jestem zmęczony tym człowiekiem, ludźmi, którzy mi piszą, kurwa, czy będzie rewanż. Ja jestem chętny na rewanż. W stójce tylko i wyłącznie chcę się bić, mogę jutro z nim zrobić. Nie ma problemu. I chcę mu po prostu najebać, wybić mu kurwa walki z głowy i zrobię to, jak będę, stanę z nim w oktagonie, czy w ringu, czy gdzie, zrobię wszystko, żeby mu wybić w ogóle sporty walki z głowy. No dobra, widzowie, widzicie, konflikt znowu się tutaj zaognił. Może wie, to nie to, że konflikt, dla mnie to... No nie, no słuchaj, przyjaźń to też nie jest. No, zwykła rura, nie? Dla mnie to jest zwykła rura i nie umiem tego nazwać. No ja chcę nie... Mi by sumienie nie pozwoliło, gdybym mówił, że słuchaj, nie cofnę się w ringu. Ani razu, nie ucieknę przed tobą, a przez wodach spierdalał, przewracał się o własne nogi. To i mi, jako sportowcowi, jak ja bym coś takiego powiedział, to ja bym się schował i nawet bym się nie pokazał w telewizji, w internecie bym się nie pokazywał. A on cały czas się pokazuje, robi się urabura, to jest kawał chuja, nic więcej. Kamil, to ostatnie słowo do Amadeusza i kończymy. Amadeusz, to co? Wyciągniesz te jaja tam z odbytu i będziesz w końcu walczyć, czy nie? Zapraszam, ja każdego dnia, jutro, pojutrze, kiedy chcesz. Zapraszam. Widzowie, piszcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć Ferrari Łaszczyk 2. No i co? Wszystko jest w rękach organizacji teraz. Trzymaj się, Kamil.